Tak się składa, że kolory mi się naprawiły. A szukam do mojego widza, pana Tomka z Kłodawy, którego bardzo uprzejmie pozdrawiam. Właśnie w Titanium szukam. I nie było nigdzie. Aż wszedłem na plac, gdzie ostatnio chłopcy kupili dla matki swojej. Pozdrawiam panią Beatę i panów szanownych. Chłopcy kupili. Czajcie mi teraz tutaj, czajcie. Czajcie. Clear. Nówka. Kupili A4. Chyba w 16 roku 190. Sprzęgiełko. Serwis pełny, dwulitrówka. Klimatronik, dlaczego nie hula? Chwileczkę. Co nie hula, panie szanowny. Nie mów, że ma kamerkę. Znaczy, ja się u Paweł, jak dzwoni. Jako że od pana Tomka jest zlecenie na 16 rok. Pan Tomek nie spodziewa się, że to auto wygląda tak. Elegancko. Nie spodziewa się, że ma dzyndzy lędzy. Poduszek ma, co tu się dzieje w ogóle? 6 na nogi 7. Siedzonko grzane. Ciekawe, że ma klapę z buziora. Niestety nie. Klapa nie jest z guziora, ale są dywany gumowe, nówki. Pan Tomek z Kłodawy się nie spodziewa, że pan lawiaciarz już tu jedzie. Tylko czekajcie, ja nie mam tyle kasy chyba przy sobie, czy mam? Teraz to ustalimy. Przystojne? Tradycyjnie, co jest, nie widać. Pan Romek jedzie z koksem. Widzę, mówi, dawaj foty, bo wersja bogata, takie jakiej szukamy. Jeden element, chłopaki, mówię, jest pola kierowane, zobaczymy na ile. A nie, tu nic, 160 spadło. Źle żem się przyłożył. Czasem jak sobie źle przyłożę, wiecie, to mi się krzywo mieści. Tu plastik, to nie haratniemy. 1,3. 1,3, 1,4. 1,6 przyłożyłem sobie tym razem prosto. 1,6 w każdym narożniku. 1,4, 1,6. 16. Chłopaki kupują sobie Audiczkę. Szarą, ładną. A ja sobie tu jadę z koksem. Aby nie był to ten dach polakierowany powtórnie. Uf, 1,5. Najgorzej, jak dach jest polakierzy, to wtedy chyba nikt nie chce kupić. 1,7, 1,6. Maska? 130, wszystko w oryginale. Coś, 1,8, czekajcie, może ten narożnik. 1,6, nie, tu jest krzywizna. 1,7. A może te drzwi, jeszcze ich nie mierzyłem. 1,7. Cały git. Staję w oryginale, dawajcie jakiś próg tutaj. Stówka. 189. Nakleje się mi zgadzają. Bardzo fajny stan towaru. Machę jeszcze podniosę. Pyrka dobrze. Wszystko hula. Jak przy głupie. Samo parkuje. Różne rzeczy robi, jak się okazuje, bo o tym wiecie, co tutaj te samochody potrafią. Wyłączmy to, idziemy pod maskę. 16 rok, taki fart się tam trafił, a tu patrzcie. Na dieslu, na nawigacji, na wyskurzeniu. Ciekawe, jak kosztuje, na razie nie pytam. Zobaczcie tutaj. Półko ze żarte. Półko ze żarte. Wszystko na my, nie tylko gałka na my. Twarzowa. Tu się na placek jest namiar. Ile się pytać o Rudego.
krótkiego małego dla widzu, nie tego, tego, dla córy, do miasta. Szukam na zlecenie widzu 8 rocznika w benzynie. Oto jest benzyna. Jakaś tam rysa przez kotkę zrobiona na fajnej zimówce. Napowiem wam z tyłu nowej tarczy. Przebiegu 228 tysięcy kilogramów oczywiście. Od jakiegoś Karola Paula, Klampenhengera, z tempomatem. Dwie szyby w prądzie, dwie w korbie. Jest zjechana, w dobrym pieniądzu. A zobaczymy, czy to w ogóle pali. Czy to ma sens? Po tym widzu wysłałem. Tu ma taką ryskę. Ale to ja wiem, czy w tym roczniku na ryskę warto się tak bardzo patrzeć. Uwaga, ktoś dzwoni, może widzu. Takie poświacie, wszystkie były czarne takie. No, napisz tutaj, nie? Jak płacisz na konto, to dostaniesz kolorze. Ty, słusznie! Pan Paweł tu ma rację. Patrzcie, jaka ESA. 17 rok. ESA, to jest auto Stanisława, to jest podpisane. Staszka Auto. Nie znam cenę, ale mam namiar na pana szanownego sprzedawcę. Na quattro. Wentylowane. Wszystko jest. Matrixy są. Quattruwa. Tylko jedna rurka z tyłu, co mnie martwi. Jak na taką ESE. Digital RSE. Prąd cały w fotelu. No piękna rzecz, oko cieszy. Na wszystko jest u pana namiar szanownego. Grał też ładny. Ale dzisiaj mamy zlecenia na bryki tańsze, czyli... No nie, tego nie akurat. Słuchajcie, bo przyjaźmy po to białe, ale weźmiemy to chyba, bo... bo nam się bardziej podoba, chociaż nie jest paczką taką zapakowane. Akurat otwarte. I myślę, zerknę. A co tam? To jest ten, co BM-kę ostatnio braliśmy, nie? A, no tak. A pan od BM-ki z Kędzierzyna, proszę pana, na Zakętość na wyspie filmy mi przysyła. Bardzo pozdrawiam uprzejmie pana szanownego. Zakętosowcy. Jako, że pan Paweł pracuje regularnie, mamy już zakupione tydzień temu zapakowane na naprawdę grubej zimówce. Całkiem niezły X1 w 12 roku, które jedzie pod Wrocław. A niech pan Paweł się przejedzie, co ma do roboty. Akurat szczęśliwie pan Paweł ma jedno miejsce wolne dzisiaj. I od razu do pana Tomka na kłodawę ciśnie bryka. Dacie wiarę, 16 tydzień, 20 rok gumy. Bardzo ładnie. Szesnasty rok, 20, bardzo przyjemnie. Szerokiej. Na lepszego, panie kochany. 15 rok, 9500 euro. 15 rok, 9500, 2 litry. Szerokółka. 15 rok, 9500, uwaga, 9500, 15 rok, bank. Jest namiar. Jest namiar. Nie znam ceny, ale jest namiar. 9515 rok, 2 litry. Mocy nie znam, ale jest dobrze. Panowie, którzy oglądali audiczkę obok mnie, jak brałem kugę dla widzu, już sobie sprzęt zapakowali. Już mają pięknie. I jadą. Jako, że pan Paweł nie jest leszczem i nie jest z pierwszej łapanki, ma już zapakowane towary. Ja mu zaraz zrobię sygnał. Pawłowy, jest pan Paweł, nasz znany machacz? Normalnie za Odrę niektórzy jeżdżą, a my sobie normalnie po asfalcie. Pozdro 600. Proszę państwa, w 7 roku niby stara, ale patrzcie, 9 dych nakulane. Widzieliście kiedyś Corsę kuźwa z panoramą? W 7 roku? W takim sport wypasie i 90, uwaga, 90 tysięcy przebiegu. Trochę ją ceni skubany. Ale powiem wam, wypaśna skubaniutka i bezwypadkowa. Szukam dla widzu, ale to jest ciut za drogo. Szukamy dalej. W nowym halogenie, czyli po 16 roku jak nic. W automacie, w siedziskach imitujących skórzane poddupki. Szóstka na blacie, może być nawet 17, a się obłożyli znowu. Hej szefy. O, pan Toni ma do roboty przyjechał, ale pan sprzeda gdzie trzeba.
Ty, słuchaj mnie uważnie. Tu jest pieścinka dla Państwa szanownych, ale 12 rok to nas przekroczyła cenowo. 12 rok grudzień. Za drogę niestety, 119 przejechane, także niewiele, ale za drogo. Lecimy dalej szukać. Jestem niezmordowany, jak wiadomo. Dzisiaj dzień z cyklu szukamy małego miejskiego. Małe miejskie wygląda tak. To jest kluczyk pierwszy, który nie działa. Ale działa. Coś tam działa obok. Abdullah się popierdzieliło mu. Chyba, że nawet knięcie. Nie, nic nie, wszystko działa. Coś mi się wydawało, że tam szeleści. Mówi, że szyjny, że za Uber, że faktycznie nie jest źle. Faktycznie nie jest źle. Wiecie, że w każdej Corsie tak samo pachnie Corsą? Gdyby wsiadł do Passata, wiadomo, czym pachnie w Passacie. W Passacie pachnie Golfem trójką oczywiście. A co ty gadasz? Co ty gadasz? Powiem wam, że jestem póki co. Czekajcie, położę, bo się muszę kierownicę zwolnić, że tak się wyrażę. Tu gdzieś jeździ wielkolud, Jacek Szowa, skoczek z wyż, kuźwa. Nogi gdzieś tam. Matko, spadło mi na penisa. Moje nagrywanie. Dobra, sprzęgiełko. Motor kaputy. W ogóle kaplica. A działa pilot, tylko że tu bateria jest totalnie tot. Idziemy ładować, bo auto wygląda ładnie. Czy ładować, prąd jakiś. Podać auto mi się podoba. Dobry pieniądz jest, także idziemy walczyć. Mówię, że korsy są zdolne. Jedzenie brakuje. Ładne, na kółku, na zimówce, kuźwa. Tarcza nówka. Świeżo przyjechała, bo jeszcze zmazana jak świnia. Co tu mi się tutaj tarabani? Bateria, padlina, padlina! Jak się okazuje, niektórzy jeżdżą za Odrę. A, ma tutaj umfala. Pieprznięte jest zdrowo. Tu ma drugiego, ale myślę, że nie będziemy nad tym mlekiem się rozczulać. Poprosiłem kolegę z komunii o... Podanie prądu, jest prąd! Tankę! 150 kulnięte. Klimatyzator to jest ten guzik. Sprawdźmy, czy pizga i dzwonimy do widza, bo... To całkiem ładne. Wciskając guzik klimy, otrzymuje opór na obrotomierzu. Jest wyświetlony, ale fajne, pierwszy raz takie widzę. W Corsie, co ty gadasz, jak człowiek ma widział rzeczy. Ale was is los. No śmieszne. No fajne takie Corsowe. Regulacja kiery. Klima pizga jak pogłupiona. Dzwonimy do widza, bo naprawdę ładne auto. Ja żem znalazł. He, zimówka. O. Nie mów, że serwis, bo już bym zwariował, że w szóstym roku serwis znajdę. Czekajcie, jeszcze wam coś pokażę. To jest w ogóle już podejrzane. Zobaczcie na paliwo. Pełny zbiornik paliwa, prawie 2/3 na moje hiszpańskie oko. Spadły obroty, nagrzał się. Wyłączam klimę. Jeszcze spadło. Włączam. Bank do góry. Szyby w prądzie. Automaty obydwa. Poduszek. Dacie wiarę, 8 poduszek. Przednie słupy. Przody. Siedzenia. Tylne słupy. Półka niewykradziona. 4 zimy. Ja pierniczy. Stop! Ktoś trąbi. Jadą wszyscy. Plastry zapakowane. Cudowne. Czerwone, granatowe, żółte, zielone. A ja akurat czarny. Weźcie mi to włącznie, bo migdałem, nie mam chore. To w Corsach często padały te takie nawiewy, nadmuchy. Trzeba było jakiś rezystor, opornicy kupować. Kurka. Dobra, dzwonię. Naprawdę powiem wam, Corsa cudowna. Piękna w pierwszym lakierze. Pojeździłem w prawo, w lewo. Zdjęcia wysłałem widzowi. Byłem zachwycony swoim wynalazkiem, że znaczy wynalazkiem, że znalazłem. Byłem tak z siebie dumny, że pojęcia nie macie. Natomiast widzę dzwonię panie Krzyśku, ale ona jest czarna. Mówię, no panie, jaka czarna perła, proszę pana, jak się mieni. Byłem przedumny.
Miał pan w opisie, że córka nie chce czarnej, ani białej. Faktycznie. I mój entuzjazm jakby opadł niczym rurka po odbyciu. No i szukam dalej. Jestem taki znów ładna, ale niestety czarna.